dzisiejszym odcinku przemieni naszą kuchnię w prawdziwego McDonalda. I zaczynamy standardowo od zakupów. Ostatnio nagrywałam odcinek, gdzie otwierałam prawdziwego Starbucksa w domu i zajęło mi to 3,5 godziny jakoś, i to ledwo się wyrobiłam, więc postanowiłam, że dzisiaj trochę sobie utrudnimy i na cały challenge dam sobie 2 godziny. Tylko 2 godziny, więc dzisiaj będziemy próbować chyba po tych zakupach. Odpalamy nasz stoper, 2 godziny, czas start i lecimy najpierw do Auchan, dlatego że widziałam wszędzie na TikToku, na YouTubie Cuko to robiła, herbatkę z Maca w domu, ale ja mam trochę inny przepis, dlatego że jeden z tych syropów jest ciężko dostępny, a ja chcę, żebyście mogli sobie spokojnie w domu, wiecie, zrobić go, nie trzeba zamawiać tych żadnych syropów z Allegro, znajdziemy wszystkie składniki w Auchan, więc lecimy i na koniec damy herbatkę Matiemu i będzie musiał odgadnąć, która jest moja, a która jest z McDonalda. Naszym składnikiem będą jabłuszka, bo to jest oczywiście jabłkowa herbata. Oryginalnie w Macu jest syrop, gdzie są właśnie maliny i takie korzenne przyprawy. Dlatego po prostu weźmiemy sobie górki, cynamon i może anyż. I po prostu zamiast, wiecie, zamawiać tego z Allegro, weźmiemy zwykły syrop malinowy i dodamy do przyprawy. I już widzę rewelację. I lecimy jeszcze po herbatę Earl Grey. Konkretnie ona musi być Earl Grey. Nie wiem dlaczego, ale tak musi być. Taką stosują w Macu. Dobra, mamy zakupki na herbatę i teraz pójdziemy zamówić całe nasze menu z McDonalda. Dzięki, Mati. Dlatego, że na pewno będą długo go robić, więc wolę, żeby to się już robiło, a my w międzyczasie pójdziemy wydrukować nasze plakaty i inne rzeczy, no bo mamy bardzo mało czasu. Zostało nam już 1,5 godziny z hakiem, więc trzeba się pośpieszyć. To będzie zdecydowanie największe zamówienie w moim życiu i zastanawiam się, jaka będzie reakcja Matiego, jak on to wszystko tutaj zobaczy. Dobra, zamawiamy na wynos, zamawiamy wszystko. Wszystko, co tutaj jest, na pewno burger trwala, bo my w ogóle jeszcze go nie jedliśmy. O, i jest jakiś nowy z chrzanem, więc bierzemy do przetestowania. Na pewno bierzemy, o Jezu, zakręcone frytki, tak! Wezmę tym razem sos śmietanowy, żeby Mati operator się ucieszył, bo on jest tym śmietanowy, a nie słodko-kwaśny. Dziękuję. Burgerki, oczywiście, że bierzemy Big Maca, weźmiemy go w zestawie, żeby była Coca-Cola. Ile ty ich bierzesz? Bardzo dużo, bardzo dużo. Dużo, za dużo. O, dobra, przetestujemy jeszcze nowy sos Maca. Ja zawsze mówię sriracha mayo, ale to jest sriracha. I lecimy, bierzemy McChicken, veggie burgera, cheeseburger, hamburger, chicken. O, weźmy sobie wrapy, ale to będzie uczta, ja już nie mogę doczekać, jak to będzie wszystko poukładane, to będzie super wyglądać. O, weźmiemy sałatkę, bo dlaczego nie? Herbatę, po herbaty właśnie, widzicie, herbata zimowa z jabłkami. To po nią pojedziemy na koniec, żeby ona była ciepła, żeby Maciej się nie zorientował, że nagle nasza jest gorąca, a ta z Maca jest zimna. Lody nam nie przetrwają, ale możemy sobie wziąć ciastko jabłkowe, bo cała reszta słodyczy jest wyprzedana. Dziwne w ogóle. Wziąłem właśnie 4 porcje frytek. 25 zł za frytki. Czy my mamy wszystko? Zobaczmy, co my mamy. 190 zł nam to wyszło. Dobra, wydaje mi się, że wystarczy nam tyle tych rzeczy. Ciekawa jestem miny pracowników, jak zobaczył to zamówienie. Dobra, lecimy teraz drukować nasze wszystkie plakaty, menu i najpotrzebniejsze rzeczy. Z drukowaniem tych rzeczy jest zawsze największy problem. Na początku się wystraszyłam, że nie ma tej drukarki, bo ją przenieśli, ale już jest kolejny problem, dlatego że 2 zdjęć mi nie chce wydrukować. Znowu jakiś zły format jest, chociaż ja wybierałam już naprawdę takie, które wydawały się, że są ok, więc zobaczymy, co mi tutaj wydrukuje i będziemy szukać chyba nowych zdjęć, bo potrzebujemy ich trochę, ale widzę, że na razie to jeszcze nie chce mi tego drukować. O, coś się rusza. Mieliśmy zainwestować taką wielką drukarkę, byłby po problemie do tych wszystkich filmów. Co my tu mamy? I jak to jeszcze wydrukowało? To jest ok, to jest dobre, nie śmiejmy się z tego, dlatego że ja to będę potrzebowała do koszulki, gdzie będzie moje imię. Następne, McDonald's, ładnie, burger drwala. No okej, to ładnie wygląda, co nie? Tak. Maestro, ich w ogóle nie było teraz. No, to są drwale. Ale nasz klient się nie zorientuje. Druga partia drukowania nie poszła też tak dobrze, jak miała. Mamy 2 maile na 4, więc jest całkiem dobrze. Tutaj wyszło nam ok nasze menu, ale zobaczcie na co to jest. W ostatnim odcinku ze Starbucksem miałam ten sam problem. Ja jestem fatalna w takich rzeczach, ale za to mamy fajnego McChickena i I to. My musimy mieć jeszcze takie większe logo. Poszukajmy jakiegoś logo albo tego drive-thru. I naprawdę, jak będzie wyglądać nasz znak do drive-thru. Czy ktoś mi powie? Ktoś mi naprawdę powie, dlaczego tak wychodzi. Dobra, coś wykombinujemy, tak? Jak się nie ma, to się lubi, to się ma. Spędziliśmy właśnie 40 minut na zakupach, na herbatę, na te druki i na zamówienie. A jeszcze musimy, ja bym chciała przynajmniej znaleźć taką szarą koszulkę, jak mają pracownicy McDonalda. Musimy jeszcze przygotować wszystko w domu i będziemy musieli pojechać po świeżą herbatę do Maca. No i jeszcze musimy z tej galerii wrócić do domu, więc ja nie wiem, czy my się wyrobimy. Idzie święty Mikołaj! Ej, jakie to jest ciężkie! Fajne, co nie? A, widzicie? Na sam koniec postanowiłam szybko jeszcze właśnie zobaczyć, czy jest taka szara koszulka w sklepie. I mamy najzwyklejsza szara koszulka, te żółte logo będzie się tutaj super wybijało. Bierzemy, kupujemy i lecimy. To mam chyba dużo w sumie, jak będę miała taki uniform, co nie? Myślę, że to było warte tego czasu straconego na to. Dotarliśmy do domu. Niestety musiałam zastopować na chwilę czas, dlatego że nasz sąsiad ma porządny remont. Chwila uwagi na nagranie. Także nie dało się po prostu nagrywać i teraz mamy czas, kiedy on ma być cicho, więc wznawiamy. Zostało nam 55 minut, dlatego ja będę się teraz zajmować wszystkimi plakatami, wycinaniem, a Mati w tym czasie będzie musiał pojechać po naszą herbatę do McDonalda, bo inaczej się nie wyrobimy. Nie ma innej opcji, dlatego się rozdzielamy. I co, no ja się biorę do roboty i ty, Mati, też? Tak. Ty wiesz, co masz kupić w ogóle? Herbatkę. A wiesz jaką? Nie, zimową, jabłuszkową. Dzień dobry, ja bym poprosił tą nową herbatę zimową z jabłkami. Udało się, mamy naszą herbatkę, jedziemy. Mamy nasze logo, ślicznie to wygląda, mega! Plakaty mamy już powycinane i teraz muszę się zastanowić, co, gdzie, jak i dlaczego. I nie mam zielonego pojęcia, to zawsze jest najtrudniejsze, żeby tą przestrzeń jakoś tu zaprojektować fajnie. Myślę, że na sam start mogę sobie przykleić moje logo pracownicze. I mamy. Chyba nie odpadnie. I teraz z białej kartki wytniemy jeszcze taki podłużny pasek i tam napiszę swoje imię, dlatego że każdy pracownik ma swoje imię przy logo, więc no ja też muszę mieć. I proszę bardzo, gotowe. Teraz sobie przykleję. W oczekiwaniu na Matiego powyjmuję te wszystkie rzeczy. Ja ciebie, ile tego jest. O! Nigdy jeszcze nie miałam tak ciężkiego zamówienia jak to. I ile sosów. Ja w ogóle później dowiedziałam się, że za każdy ten sos musiałam dodatkowo zapłacić. Ja myślałam, że to są zawsze za darmo, a jednak no nie. W tej torbie są same frytki. Zobaczcie, jak to wygląda. To mega. Uwielbiam te frytki. Pamiętam, jak jeszcze nie było ich dostępnych w Polsce, ale były w Irlandii i jak odwiedzałam swoją ciocię, to zawsze je zamawiałam. Kocham. Właśnie widzę, że nie dali mi hamburgera. Jest cheeseburger i chicken, ale nie dodali mi hamburgera. Nie ma go nigdzie. Ja ciebie, no dobra, no musimy sobie poradzić. Mam nadzieję, że akurat nie będzie zamówienia na hamburgera. Zostało nam dokładnie 28 minut i Mati już wrócił z McDonalda. Mamy naszą herbatę zimową. Ja muszę zobaczyć do środka, jak ona wygląda, czy ona... Ona ma kawałki jabłuszka, no właśnie, dlatego trzeba o tym pamiętać. Oczywiście obie herbaty przeleję do takich samych kubków, żeby Mati, wiecie, nie miał jakiejś tyłu głowy sugerowania, że nie wiem, w tym akurat może być ta prawdziwa, a w takim już nie. Więc mamy dwa takie same kubeczki, woda nam się już zagotowała i lecimy, bo tutaj jest gruby przepis. Ja ten przepis wziąłam tutaj z TikToczka, dokładnie tego. Ja sobie robię w takim dzbanuszku do mleka, dlatego że ona musi się trochę zaparzyć, dopiero potem muszę wyjąć różne składniki z niej i przelać do kubka, więc to będzie skomplikowana akcja. O, dobra. Do tego wrzucamy dwie łyżeczki cynamonu. Raz. Brzmi to dosyć dziko, powiem wam. Tak z półtorej, albo z łyżkę w sumie goździków na pół litra. Ja wrzucę jeszcze jedną gwiazdkę anyżu. No to już pachnie jak takie święta. Dobra, mieszamy, mieszamy. To ma się tutaj parzyć, ale jeszcze możemy do tego wrzucić już jabłko, więc je trzeba przekroić na pół. Pół wrzucamy do herbaty, tak żeby, wiecie, zaparzyć i potem je wyciągamy, a pół nowe będziemy wkładać już do szklanki, więc ja muszę je umyć i pokroić. Przykrywamy talerzykiem, żeby to się lepiej zaparzyło i odstawiamy na kilka minut. Później przejdziemy do reszty. Ta lampa jest idealna na to, żeby to był taki szyld każdej restauracji. No po prostu idealnie to pasuje, co nie? Tak. No, lecimy dalej, bo mamy ile czasu? 23 minuty. Kochani, pośpieszmy się. Ciekawe, czy Maciej zauważy to. To będzie McDrive. Tego małego już chyba nie ma co przyczepiać, więc jeżeli chodzi o nasze plakaty, to jesteśmy gotowi. I teraz mam pewną zagwozdkę. Zawsze fajnie wygląda, jak te wszystkie produkty są tutaj na tej wyspie wystawione, co nie? No ale przecież w McDonaldzie nie masz tego na wyspie, tylko masz w kuchni z tyłu te rzeczy. Więc wydaje mi się, że trzeba w kuchni je poukładać, co nie? No może jakby tutaj położyć taki telefon, jako taki, wiesz... Jako taki kiosk do zamówienia. To jest bardzo mądre, damy to na sam koniec. Ale dobra, teraz trzeba wrócić do naszej herbaty i poukładać naszą kuchnię. Co prawda nie będziemy mieć takiego systemu pracowniczego jak tam, ale też będzie szybko i sprawnie. I smacznie. Dobra, wracamy do naszej herbaty. Trzeba wyjąć herbatkę i trzeba powyjmować te wszystkie rzeczy. Tutaj będzie operacja porządna. Tylko zastanawiam się, czy nie dałam za dużo tego cynamonu jednak, ale... Chyba powinno być ok. Możemy już przelewać naszą herbatę do kubka. O, ale nie dolewamy do końca, dlatego że musimy jeszcze nasz tajny składnik, czyli sok, wrzucić tutaj, żeby ona była bardziej jabłuszkowa. Powinno być tak ze 100 ml, powiedzmy, że tyle było. I 2 łyżeczki soku malinowego. Myślę, że możemy dać 3. Na pewno będzie słodka ta herbata z Maca, więc my nie możemy odstawać od tego. O! Myślę, że możemy wrzucić te same jabłka, które były już wcześniej, bo właśnie one będą takie bardziej jakby tam siedziały długo, a że z Maca musieliśmy najpierw zamówić, no to myślę, że tak Maciej może pomyśleć. Wiecie, o co chodzi. I mamy herbatkę gotową. Muszę sobie jakoś zaznaczyć, która to która. Cholera. Przelewamy. Ty, ta jest bardziej malinowa, a nasza jest bardziej cynamonowa. Ale dobra, Mati nie zamawiał nigdy tej herbaty. On nie będzie wiedział, która jak wygląda. Ciekawe, czy w ogóle zwróci na to uwagę. Po prostu za dużo tego cynamonu jednak dałam. Co myślisz? Która jest nasza? Nie wiesz? Tak. Tak. Fajnie, o, to dobrze, to dobra, to zostawiamy, damy taką dekorację, o, z jabłuszek, proszę bardzo, elegancko. Dobra, herbatkę mamy gotową, więc zostało nam tylko poukładanie naszej kuchni. I spójrzcie, jak ja ładnie to zrobiłam, ej, mega mi się podoba ta taka dekoracja, wygląda jak naprawdę taka świąteczna, zimowa herbatka, super. Tutaj będziemy mieć naszą stację z piciem, więc daję kolę. Tutaj ułożymy sobie fryteczki, żebyśmy mieli taki sprawny system. Dobra, tu mamy torby, dajemy sałatkę z sosikiem obok i te wszystkie sosiki będą obok siebie, dlatego że nasza obsługa musi być błyskawiczna. Wszystkie takie rzeczy dajemy w jedno miejsce. Serwetki, sztućce. Tutaj będziemy mieć Mac Cafe. To jest śmieszne, że w ogóle tylko jedna rzecz była dostępna w Mac Cafe. Myślę, że te małe rzeczy jak chicker i cheeseburger włożymy na talerz, bo tak w sumie szczerze mówiąc to tak brzydko wygląda. Nieciekawie. Wrapik, burgerki i co? Chyba jesteśmy gotowi, żeby otworzyć nasz lokal. Myślę. Fajnie to wygląda. Otwieramy nasz kiosk i zostało nam dokładnie 11 minut, więc nagrywamy tylko wstawki i wołamy Matiego. Jeden, otwieramy restaurację. Mati! Idzie. Chyba już może wejść, tak? Mogę? Zapraszamy. Uwaga, uwaga. Dzień dobry. O cię, panie, jaki ty jest. Zapraszam wchodzić. Przepraszam. Dzień dobry, witamy w restauracji McDonald's. W czym mogę pomóc? Ja bym poprosił wszystko. Tu masz kiosk. A, czyli można płacić od razu? U pani? Tak. Wiedziałam, że tak będzie. Przepraszam, to nie było... Proszę wziąć do ręki. To nie było... To są złotej maszyny! No... Weź to do ręki! Przepraszam, dobrze. W takim razie ja na pewno poproszę burgera. Jakiego? Ciężki wybór. Można łysieć, bo nie wiem, tak... Tak? Dobrze. Tak. Już się bałem, że pani kelnerka znowu mnie opierdzieli. Ciężko mi się zdecydować, ja bym poprosił największego. Mamy teraz nowość w ofercie. Tu jeszcze w menu. O, Dodę ja bym poprosił drwala, bo jeszcze nie jadę tego sezonu, akurat się... Dobrze. W dzisiejszym dniu mamy akurat test na ślepo naszej herbatki zimowej. O, proszę. Proszę bardzo, burger drwala. To jest najszybszy McDonald's, w jakim byłem. Przeważnie się czeka 20 minut, tak ty siaga tutaj. To był nasz cel dzisiaj, specjalnie zaprojektowaliśmy tą kuchnię, żeby zamówienie trwało mniej niż 30 sekund. W takim razie ja to wszystko będę oceniał w skali 5 wikcji. Jedna wikcja dodatkowo za to, że już takie szybko dostawa. Dam, dararam. Jest i on! Ostatni raz gadałem rok temu. A on jest nowy, bo jest sosem chrzanowym. To brzmi dobrze, O, proszę! Za to już kolejne 2 wikcje, czyli już mamy 3. Bardzo ładnie to wygląda, to nie? No. Generalnie jedna z tych herbat to jest herbata z McDonalda, a jedna zrobiona przez nas na wzór McDonalda. Łocie, kurde, dobra. I tutaj jedna i druga, tak? Tak. I musisz przetestować, która jest lepsza i musisz ocenić, która jest z McDonalda. To proszę mi to oddać już. Ja to bardzo chętnie przygarnę. Gorąca herbata, patrzę na to, co się dzieje za oknem, to jest coś idealnego teraz. Pierwsza, tak? Mhm. Okej. Okay. No. Goździk. A druga? O masakra. Obie są zarąbiście dobre. Tak? Mhm. Jestem taka zestresowana. Naprawdę są obie fenomenalne. To będzie strzał. Nie jestem w stanie rozpoznać. A są podobne do siebie? Ta jest ciut słodsza. Ta. Więc ja bym... No. Nie powiem. Dobra, uważam, że ta jest z maka. Tak! Ale dlaczego? Bo jest ciut słodsza. Ale to było absurdalnie trudne. Naprawdę, ta herbata jest fenomenalna. Ale smakują tak samo? Naprawdę, dosłownie. Widzicie, czyli możecie korzystać z tego tajnego przepisu. Czy ja bym mógł jeszcze domówić frytki do tego? Oczywiście. Zakręcone. Nie ma nic dzisiaj. Przecież widzę! Co to ma być? Dlaczego nie mogę dostać? Bo menadżerka restauracji zażyczyła sobie. Menadżerka restauracji, to ja proszę menadżerkę w takim razie. Klient wasz pan podobno. Dzień dobry, wciąż mogę pomóc. A, państwo się szybko zmieniają, szybkie jedzenie, rozumiem. No dobrze. Uwaga, zakręcone frytki, ja do niej też, nie wiem, 3 lata temu chyba, nie? Uwaga. No, chyba ich nie było w zeszłym roku, tak mi się wydaje. Dobra. Zatwierdzam. I ten sos to jest taki... To jest sos. Mega dobra. O matko. Doceniam szybką dostawę, ale tak ciut chłodny. Było zrobione godzinę temu. A i dlatego taka szybka dostawa, wszystko jasne. Ale dobre. Jak oceniasz dzisiejszego McDonalda? 5 wikcji na 5. Za postaranie się, za taki wybór, za tak szybką dostawę i za przemiłą obsługę. A herbatę nie są. I za herbatę. No to jest 5 na 5.